Jaka była moja motywacja, żeby zająć się dostępnością kultury? Mam głuchych sąsiadów i mijam ich od 26 lat z krótkimi przerwami. Jak zacząłem pracę w kulturze, pomyślałem, że to, co robię, nie jest dostępne dla nich w 100%. Rzeczywiście jeszcze było tak, że po drodze pojawiły się szkolenia Narodowego Centrum Kultury i Fundacji Kultury Bez Barier. To w zasadzie poszło dwutorowo. To wzmocniło moje przemyślenia. Potem udało mi się przekonać instytucję kultury, w której pracowałem, do zrobienia kilku działań. Pojawiły się też partnerstwa Fundacji Kultury Bez Barier, które pomogły. No i ostatecznie dostałem zaproszenie do tego, żeby budować program w Galerii Labirynt w Lublinie pod kątem zwiększenia dostępności programowej, organizowania wydarzeń dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami. I zacząłem z dużej stopy, tak można powiedzieć. Zacząłem z dużej stopy, ponieważ od drugiego miesiąca pozwolono mi być kuratorem wystawy, która zawiera dzieła współtworzone przez osoby słabo i niewidzące. No a oprócz tego przeszliśmy te wszystkie procedury, które należało przejść, czyli zrobiliśmy audyt dostępności i pomału wdrażamy wszystkie zmiany. Od listopada wszystkie wernisaże w galerii tłumaczone są na polski język migowy. Organizujemy warsztaty przy współpracy z tłumaczami. Mamy też materiały w czarnodruku i staramy się przygotowywać się w jasnopisie, czyli w taki sposób czytelny dla osób z niepełnosprawnościami wzroku intelektualnymi i lub intelektualnymi. Więc jesteśmy na początku, ale idziemy w dobrym kierunku.